Proszę Państwa. Prezentacja zawodników. El Johnson i Sam Ermolenko. Jacek Golob jako numer 2 w zespole bydgoskim i z numerem 10 Krzysztof Kuczwalski. I następna para. Andy Smith, bydgoska Polonia. I Per Jonsson. Tam był Jacek Krzyżaniak, przepraszam, i Per Jonsson. Teraz czwarta para. Jacek Woźniak, to Państwo poznajecie. I ten młodzian, młodzieżowiec toruńskiego Apatora, silny punkt, szczególnie na własnym torze, Tomasz Bajerski. Podjechał Robert Bonin, a tu z numerem 13 Mirosław Kowalik. I oczywiście Tomasz Golob i Robert Sawina. A więc podstawowa szóstka, teraz z parkingu zawodnicy rezerwowi, sylwetkę Zdzisława Ruteckiego. Państwo na pewno poznajecie. Rezerwowym w drużynie Apatora jest Sławomir Derdziński. Ogromna rutyna, wielka rutyna, jak wspominałem. To jego 17 derby. Najwięcej razy startował w tych spotkaniach derbowych. Bardzo skupiony był w autobusie. I młodzież toruńska, Sławomir Derdziński oraz Waldemar Cieślewicz i Waldemar Walczak. To również bardzo młody zawodnik toruńskiego Apatora. Po symbolicznym kwiatku, pięknym gerberze otrzymują od działaczy toruńskich. Kto okaże się dzisiaj lepszy? W pierwszym biegu startują, ja będę podawał od toru pierwszego, od krawężnika. Sam Ermolenko w kasku żółtym. Obok niego Jacek Krzyżaniak w kasku czerwonym. Jacek Golob, kask biały. I Krzysztof Kuczwalski, niebieski. Ermolenko! Ermolenko! Golob został z tyłu. Bardzo dobrze, Tomasz Golob. Przepraszam, Jacek Golob. W kasku czerwonym Krzyżaniak go wyprzedził. Przewrócił się Kuczwalski. Kuczwalski się przewrócił. Pierwszy Ermolenko. Drugi Jacek Golob. Trzeci Krzyżaniak. Kuczwalski jedzie dalej. Proszę Państwa, tego się chyba nikt nie spodziewał. Sam Ermolenko przepięknie prowadzi. Jacek Golob jak gdyby nie może połapać się, co jest tym torem. Na trzecim miejscu Krzyżaniak. Zupełnie zdezorientowani, ale boję się o to drugie miejsce. Jacka Goloba. Krzyżaniak się zbliża. Krzyżaniak się zbliża, bardzo niebezpiecznie. Jeszcze Jacek Golob na drugim miejscu. Sam Ermolenko zupełnie z przodu, może nawet tego nie widać w kamerze. Krzyżaniak zaciekle atakuje. I teraz chyba nastąpi ten ostatni atak, ostatni wiraż. Jacek Krzyżaniak i Jacek Golob. Jacek Golob! Proszę Państwa! Sam Ermolenko, ale poczekam na werdykt sędziego, poczekam na głos spikera. Tak jak w... nigdy nie chcę wychodzić przed decyzją sędziowską, ale... ale proszę Państwa, serce mi mówi, że to musi być Jacek Golob. Bieg drugi przed nami. Per Jonsson w kasku czerwonym z pierwszego toru. Andy Smith z Polonii. Kask żółty z drugiego. Tomasz Bajerski w kasku niebieskim z toru trzeciego i Jacek Woźniak, bydgoska Polonia w kasku białym. Chyba Per Jonsson. Jacek Woźniak poszedł po małym. Per Jonsson, Andy Smith drugi. Tomasz Bajerski trzeci, Jacek Woźniak czwarty. Bez zmian Per Jonsson, Andy Smith, Tomasz Bajerski i Jacek Woźniak. Liczę na Jacka Woźniaka najbardziej, najbardziej. Ten jeden punkt jest bardzo potrzebny. Ale jak sobie radzą zawodnicy zagraniczni, a jak nasi? Jakaż odległość między Per Jonssonem a Jackiem Woźniakiem? Chyba Tomasz Bajerski się szybciej przystosował do tego toru, już odległość się zwiększa do Jacka Woźniaka. Czy tak zostanie? Jeżeli tak zostanie, defekt Pera Jonssona. Pechowo, defekt.
prowadzi Andy Smith, drugi jest Jacek Bajorski, trzeci Jacek Woźniak, ale się sytuacja odwróciła, pechowo Per Jonsson zaczął, na niego przecież gospodarze strasznie liczyli, 4-2 dla Bydgoszczan, to już pewne Andy Smith, Bajorski, Woźniak, 4-2, proszę Państwa, i 9-3 po dwóch wyścigach. Trzeci bieg, na który bardzo liczę, że nie powinno być źle. Tomasz Golob ze strony bydgoskiej Polonii w kasku żółtym i młodziutki, o którym dzisiaj tak dużo mówiłem i nawet sam Tomasz Golob w autobusie wspominał o Robercie Boninie w kasku białym. Mirosław Kowalik i Robert Sawina, no ta para przywozi naprawdę punkty i ci zawodnicy indywidualnie chyba najgroźniejsi będą dla Bydgoszczan, tak należy liczyć. Golob, bardzo spokojnie, ale atakują w kasku czerwonym Kowalik i w niebieskim Sawina. Kowalik jest w kasku czerwonym, postawiło go w poprzek. Robert Bonin jednak daleko, tego się należało spodziewać, nie mamy o to tutaj żadnego żalu, żadnej pretensji. Ma dojechać szczęśliwie do końca, ma się uczyć, a Tomasz Golob na pierwszym miejscu. W kasku czerwonym nadal na drugim miejscu Mirosław Kowalik. Robert Sawina w niebieskim na trzecim. No myślę, że jeżeli nic się nie przydarzy Tomaszowi, to ta odległość nie pozwoli już zniwelować różnicy przez Sawinę i Kowalika. Zrobił się właściwie długi sznurek. Państwo zobaczcie, jaka różnica między Golobem a naszym Boninem, który jedzie na czwartym miejscu. Pierwszy Tomek Golob. Drugi Mirosław Kowalik. Trzeci Robert Sawina. I Robert Bonin na czwartym miejscu. Bieg remisowy 3-3, a więc 12-6 po trzech biegach. Mirosław Kowalik wystartuje w kasku niebieskim. Już jest na linii startu z numerem 13. Obok niego Jacek Golob w kasku białym. Numer 2. Per Jonsson. Spokojnie przed linią startu w kasku czerwonym z numerem 11 i sam Ermolenko. Sam Ermolenko, na którego chyba w tej chwili liczymy, i na Jacka Goloba. Chyba Per Jonsson. Sam Ermolenko. Niedobrze. Mirosław Kowalik drugi. Trzeci sam Ermolenko. Atakuje po wewnętrznej. Per Jonsson prowadzi. Sam Ermolenko z Kowalikiem. Zacięta walka. Po małym wychodzi sam Ermolenko na drugie miejsce. No już trochę lepiej. Już trochę lżej. Ale do Pera Jonssona daleko. Per Jonsson niezagrożony. Sam Ermolenko drugi. Mirosław Kowalik trzeci. Jacek Golob na czwartej pozycji. Kowalik chyba odpuścił, obejrzał się, zobaczył, że Golob daleko i już zostawił sama Ermolenkę w spokoju, a więc jeżeli tak zostanie, to dystans się zmniejszy do 4 punktów, przewaga Bydgoszczan. Może to i dobrze, goście nie będą mogli wprowadzać rezerwy taktycznej. Per Jonsson w kasku czerwonym też ciężko radzi sobie na tym torze. Sam Ermolenko zobaczył, co robi Jacek Golob. Mirosław Kowalik i teraz dopiero Tomasz Golob. Dziękuję sobie Sam Ermolenko i Mirosław Kowalik. 4-2 dla Torunian i po czterech biegach 14-10. Jacek Woźniak, kask biały. Robert Sawina, kask niebieski, numer 14. Andy Smith z trójką, kask żółty. I Mirosław Kowalik, kask czerwony. W tym biegu i po tym, co obserwowaliśmy, bo już widzieliśmy naszych zawodników na torze jeden raz. Andy Smith, kask żółty. Jacek Woźniak się obudził, niespodziewane. Jacek Woźniak, Andy Smith drugi, żeby go Jacek zobaczył. Chyba Jacek się przebudził, jeżeli to tylko takie przebudzenie. Postawiło go w poprzek.
jednostrzelnie. Oj, niebezpiecznie. Z numerem 14 to Robert Sawina. Przestraszył się Woźniak najwyraźniej. To było za dobrze. Nie widział, że to jest obok Andy Smith. I z 5-1 zrobiło się 3-3. Ale Jacek pokazał lubi pazur. Andy Smith prowadzi. Drugi jest Robert Sawina w kasku niebieskim. Mirosław Kowalik w czerwonym na trzecim miejscu i Jacek Woźniak stracił za dużo. Już nie nawiąże walki, a więc bieg remisowy. Na razie bieg remisowy, wszystko się na to zanosi. Andy Smith niezagrożony. Dwaj Torunianie w kasku niebieskim Sawina, w czerwonym Kowalik. Jaka będzie kolejność? W kasku niebieskim Sawina, w czerwonym Mirosław Kowalik. A więc bieg remisowy 3-3. Oj, za dobrze by było to, co było na początku. Powtórzę, 3-3. Andy Smith wygrał. Drugi był Sawina, trzeci Kowalik i czwarty Jacek Woźniak. I proszę Państwa, już cała czwórka blisko startu. Od krawężnika przypominam. Krzyżaniak w kasku czerwonym, Tomasz Golob w żółtym, Krzysztof Kuczwarski w niebieskim i zastępujący Roberta Bonina, Waldemar Cieślewicz w białym. Proszę Państwa, nieporozumienie na starcie. Czekamy na decyzję sędziego. No cóż, szkoda, że nasza kamera nie stoi z drugiej strony. Wykluczony biały. Biały wykluczony, a więc Waldemar Cieślewicz nie wytrzymał nerwowo. Powtórzony bieg, ale już bez Cieślewicza. Krzyżaniak w kasku czerwonym, Tomasz Golob w żółtym i Kuczwarski w niebieskim. Tomasz Golob! Golob! Tomasz Golob! Już wie, że jest sam. Nie będzie się oglądał, nie będzie na nikogo patrzył. Będzie pędził do mety po 3 punkty, po remis dla Bydgoszczan. A w kasku niebieskim Krzysztof Kuczwarski. W czerwonym Krzyżaniak. Wspaniale sobie radzi Tomasz Golob. To już przewaga nie do odrobienia. Ten bieg zapewne bez większej historii. Start bezapelacyjnie wygrał Golob. No i dwaj Torunianie. Kuczwarski na drugim miejscu. Krzyżaniak na trzecim. Drugi start Goloba, Tomasza Goloba i drugie jego zwycięstwo. 3-3. Drugi był Kuczwalski, trzeci Krzyżaniak. A więc w dalszym ciągu po 6 biegach 4 punkty dla Bydgoszczan. Skład do biegu 7. Mirosław Kowalik w kasku czerwonym i Robert Sawina w niebieskim. To Torunianie, Sam Ermolenko w żółtym i Jacek Golob w kasku białym. Ermolenko! Ermolenko! Jacek Golob! Jacek Golob! W kasku czerwonym Kowalik. Na drugim miejscu Jacek Golob trzeci. Kowalik drugi, Sam Ermolenko pierwszy. Z numerem 14 na ostatnim miejscu Robert Sawina. Ale to dopiero półtora. Zaraz kończy się drugi. Drugie okrążenie. Sam Ermolenko. Mirosław Kowalik. Jacek Golob. Jacek Golob i Mirosław Kowalik. Nie odgrywa roli Robert Sawinaś. Zaskoczony jestem. Mirosław Kowalik w kasku czerwonym. Jacek Golob na miejscu trzecim. Ermolenko niezagrożony. Przypominam, były 4 punkty do tego startu. Czy tak zostanie? Czy tak zostanie? Sam Ermolenko na pewno. W kasku czerwonym Mirosław Kowalik. I jest! Jacek Golob. 2 punkty dla Bydgoszczan. 1 punkt na Bydgoszczan, a więc 4-2 i zrobiło się 6 punktów przewagi. 24-18.
Smith Johnson, Rutecki, Krzyżaniak. Johnson chciał jechać ze startu. Niesamowicie, niesamowicie, Zdzisław Rutecki. Proszę Państwa, to jest po prostu, nie mam słów. To jest to dla technika. Tylko silne ręce, panie Zdzisławie, a wiemy jakie ma. Andy Smith go widzi. Harry Johnson na trzecim miejscu dopiero, czy tak się zakończy. Zdzisława niesie, to jest dopiero jego pierwszy bieg. On dopiero ten tor poznaje. Koniec drugiego okrążenia za chwilę. Wchodzą ładnie parą. Harry Johnson tam się wtrąca. Zamyka Smith. Zamknij. Bardzo dobrze, Zdzisław Rutecki. Szybszy jest Smith. Jak gdyby pilnował Ruteckiego z przodu. Harry Johnson dopiero trzeci, przy krawężniku. Ciężkie zadanie Smitha. Nie liczy się w ogóle Krzyżaniak, o nim nie wspominam. Niesamowity błąd Zdzisława Ruteckiego. Coś on zrobił, odszedł. Czyżby kondycja, czyżby rączki poszły w dół. Andy Smith jeszcze został. 4-2. Tak było dobrze, a tylko 4-2, ale 2 punkty do przodu. Z Perem Johnsonem wygrać to, proszę Państwa, na jego torze, bo tak trzeba powiedzieć, też ogromna sztuka. Przed nami bieg 9. Dlatego była ta przerwa dłuższa, albowiem Johnson w 8 startował jako rezerwa taktyczna i startuje zgodnie z regulaminem w biegu 9. Robert Bonin, młodzieżowiec bydgoszczy w kasku białym. Per Johnson na drugim torze w kasku czerwonym. Tomasz Golob w kasku żółtym i Tomasz Bajerski w niebieskim, a więc dwaj młodzieżowcy, Bonin i Bajerski. Bonin, Johnson, Golob. Golob i Johnson, Golob i Johnson, Golob i Johnson i Golob. Ależ ten Bonin, no przepięknie wyszedł Bonin, proszę Państwa, żal mi tego chłopaka, ale ten pojedynek na czele. Golob pierwszy, Johnson drugi, to będzie zaszarta walka. Na trzecim miejscu Tomasz Bajerski. Na razie bieg remisowy, 3-3, błąd Tomasza Goloba. Per Johnson i Tomasz Golob odpuścił Johnson. Będzie Golob teraz uważał, wie, że tor jest nierówny. Tomasz Golob i Per Johnson. Bajerski trzeci, Robert Bonin na czwartym miejscu, o nim nie wspominam. Wyszedł ładnie ze startu i już o nim nie wspominam. Tylko patrzymy czołówkę. Czy bieg remisowy, czy Johnsonowi wyjdzie? Tomasz Golob i Per Johnson. Johnson idzie na duże, Golob po małym. Teraz pójdzie Johnson po dużym. Na ogromnej szybkości zrobił Goloba. Zrobił Goloba. A więc 4-2 dla Torunian. Przypominam, Kuczwalski, Rutecki, Kowalik, Ermolenko. Ermolenko, tylko Ermolenko. Zdzisław Rutecki czwarty, na drugiej pozycji w czerwonym Kowalik. Ermolenko prowadzi. Strasznie szybki jest Mirosław Kowalik. Strasznie szybki Mirosław Kowalik. Trzeci Kuczwalski. Sam Ermolenko prowadzi, ale bardzo blisko jest Kowalik. Sam Ermolenko. Kowalik w kasku czerwonym na drugiej pozycji. Sam Ermolenko. Mirosław Kowalik. Kuczwalski się nie liczy, Rutecki już wcale. Na 3-3 jedzie Ermolenko. Jego zwycięstwo to cenne punkty. Następne 3 punkty dla bydgoszczan. Rutecki jak gdyby zbliżył się do Kuczwalskiego, ale nie ma najmniejszej szansy. Blisko krawężnika Ermolenko. Niezagrożony. Ermolenko. Kowalik. Kuczwalski. Zdzisław Rutecki. Ten bieg, panie Zdzisławie, panu nie wyszedł. Piękny gest Ermolenki. Do Kowalika. Właśnie teraz. Tak, proszę Państwa, dziękuję sobie na świecie za sportową walkę, a była ona czysto sportowa. Ermolenko zwyciężył. 3-3 w dalszym ciągu, 6 punktów przewagi. 33-27 po 10 biegach. Tomasz Bajerski w kasku niebieskim. Waldemar Cieślewicz w białym, numer 8.
kasku czerwonym, Jacek Krzyżaniak 9 i Andy Smith, bydgoska Polonia w kasku żółtym. Andy Smith i Tomasz Bajerski. Andy Smith został. Andy Smith został. Waldemar Cieślewicz trzeci. Bajerski, ależ niespodzianka. Ależ niespodzianka. I niedobrze, niedobrze. Rzucił się Cieślewicz, ale Smith wychodzi. Wszystko w rękach Smitha. Czy da radę Krzyżaniakowi? Wspominałem, ogromne serce, bardzo chce. Bajerski pierwszy. Drugi Krzyżaniak. Nie, już nie, już nie. Niespodzianka, defekt Krzyżaniaka. Wszystko się zmienia w kalejdoskopie. Mają pecha Torunianie, mają pecha, szczęście dzisiaj dopisuje bydgoszczanom. Przez długie lata było inaczej. Bajerski, ten młodzieżowiec, pokazał lwi pazur. Zwyciężył Andy Smitha, bo przecież to już końcówka, ostatni wiraż. 3. Na razie 3-2, bo jeszcze nie ma Waldemara Cieślewicza. Nie ma jeszcze Waldemara Cieślewicza. Defekt Krzyżaniaka i wszystko się zmieniło jak w kalejdoskopie. Jeszcze Ślewicz, bieg remisowy 3-3, dalej 6 punktów, a do końca 4 biegi. Robert Sawina. Robert Sawina w kasku niebieskim z numerem 14. Jacek Golob. Jacek Golob w kasku białym, numer 2. Na starcie już stoi Tomasz Golob, a więc bracia Golobowie. I proszę Państwa, Per Jonsson. Per Jonsson, a więc jak gdyby zabieg 9, spotykają się Jonsson i Tomasz Golob, bo należy się liczyć, że ci dwaj zawodnicy będą pomiędzy sobą toczyli walkę o zwycięstwo. Wyszli Tomasz Golob, Tomasz Golob. Per Jonsson dopiero czwarty, ależ niespodzianka, ależ niespodzianka. Jacek Golob wchodzi, piękny wiraż. Ślicznie wszedł Jacek, Sawina walczy. Per Jonsson dopiero czwarty. Jacek Golob walczy z Sawiną o drugie miejsce. Ale czy tak się utrzyma Per Jonsson? Myślę, że nie popuści. Bracia Golobowie jadą w tej chwili na 4-2. Co zrobi Per Jonsson? Przecież to ogromna niespodzianka. Golob Tomek niezagrożony, Sawina drugi, trzeci Jacek, Per Jonsson czwarty. Przepięknie Jacek wychodzi, rzuca Sawinę, on chce blokować. Błąd Jacka, czy wykorzysta to Jonsson? Wykorzystał, zablokował Sawina, tego się należało spodziewać. I teraz pojadą parą, a więc 4-2 zrobiło się 3-3 dla bydgoszczan. Ale w takim biegu o to chodzi, gdzie jedzie Jonsson, aż zdobywamy punkty lub remisujemy, to jest plus dla nas. Piękna postawa Jacka Goloba i mimo, że jest czwarty, bije mu ogromne brawa. Drugi, chyba Sawina, poczekam na werdykt sędziego. Bieg remisowy, 3-3, dalej 5 punktów. Bonin numer 6. Smitha widzicie Państwo z numerem 3. Numer 13 zupełnie przy siatce to Mirosław Kowalik. I z dziesiątką Krzysztof Kuczwalski. Ta niespełniona nadzieja chyba trenera w dzisiejszym meczu. Bonin Kuczwalski, Smith Kowalik. Andy Smith, Andy Smith, Andy Smith, jest Andy Smith, proszę Państwa, więc tak jak mówiłem i tak jak po cichutku liczyłem, żeby tylko się nic nie stało. Andy Smith w kasku niebieskim, Kuczwalski jak gdyby się obudził. Kowalik na trzecim miejscu. Ta przewaga się zwiększa. Kuczwalski na drugim miejscu, Kowalik na trzecim, Robert Bonin daleko. Niech się uczy Robert, ciężki tor, na niego ogromna lekcja. Andy Smith z trójką na plecach, 3 punkty na karku, 3 punkty dla Państwa, 3 punkty dla siebie. Proszę Państwa, to trzeci bieg od końca, bo już tak będę liczył. Nie mówię numeru tego biegu, albowiem nie chcę nic zapeszyć. Andy Smith, nadal Kuczwalski drugi, Kowalik trzeci, Robert Bonin daleko, ale tak przewidzieliśmy. Ostatni wiraż 13 wyścigu i remis 3-3, nadal 5 punktów. Drugi Kuczwalski, trzeci Kowalik i
dopiero Robert Bonin. Od krawężnika Woźniak, Sawina, Ermolenko, Jonsson. Ermolenko dotychczas zdobył 11 punktów. Ermolenko czy Jonsson? Ermolenko czy Jonsson? Ermolenko czy Jonsson? Ermolenko, na razie Ermolenko, ależ tam się włączył do walki w kasku niebieskim Sawina. Ermolenko czy Sawina teraz? Już tylko tak mówimy. Ermolenko! Przepiękny atak po wewnętrznej. Przepięknie, proszę Państwa. Ermolenko. Już 10, 8, może 12 metrów. I spokojnie, sam spokojnie rzuca na tym torze. Ermolenko, Sawina i Jonsson. Nie liczy się Jacek Woźniak, ale jest dobrze. 3 punkty. 3 punkty to jest 44. Ja już nic nie mówię, a tylko czekam. Robert Sawina nie daje za wygraną. Nie, jednak ta przewaga jest bardzo duża. To jest 10-12 metrów. Ona może się zmniejsza na wirażu, patrząc skąd, ale na prostej. Ermolenko, Ermolenko, drugi. Jonsson, Ermolenko, Jonsson, Sawina. Ermolenko, Jonsson, Sawina. Proszę Państwa, co to oznacza dla bydgoszczan? 3-3, 3-3. Co to oznacza, że jest 44 do 39. A zatem co trzeba w tym biegu zrobić? Po prostu, proszę Państwa, trzeba zdobyć tylko jeden punkt po 6 latach. Tylko jeden punkt, aby powtórzyć sukces 86 roku. A na starcie, jak Państwo widzicie, już bracia Golobowie. Jacek w białym stolu pierwszego, z trzeciego, z numerem 5. Tomasz Golob, numer 12, na starcie stoi już Tomasz Bajerski, ta nadzieja Speedwaya w Toruniu, oraz podjeżdża w kasku czerwonym z numerem 9 Jacek Krzyżaniak. Tomek! Tomek! Tomek Golob! Bajerski drugi, Jacek się pogubił. Bajerski drugi, Tomasz Golob po pałach. Bajerski z nim walczy. Jeszcze włącza się do walki Krzyżaniak w kasku czerwonym. Postawiło Goloba. Krzyżaniak to wykorzystał. Wykorzystał to Krzyżaniak. 4-2 na razie dla Torunian. Stawia znowu szkłęd, prowadzą Torunianie. To jest niespodzianka. A może to jeszcze luz psychiczny. Przecież w ogóle nie pokazał się z żadnej strony Krzyżaniak i w tej chwili defekt Jacka Goloba, więc nie jedzie dalej Jacek, jedzie. Krzyżaniak przed Bajerskim. Ja prosiłbym, zapomnijmy o tym ostatnim biegu. Myślę, że tu odgrywała rolę i psychika. Tomasz Golob wie, co robi. Zresztą, jak Państwo widzicie, w tej chwili siadł z motoru na prawym wirażu i go prowadzi. A więc również i tam był jakiś defekt. Jacek również miał kłopoty z motocyklem. Ale przecież nie osądza się zwycięzców. Nie osądza się. Po raz drugi w derbach Pomorza bydgoska Polonia wygrywa w Toruniu. Wygrywa w Toruniu, przypominam, 45-44. Dziękuję Państwu i jedziemy do Bydgoszczy.